Pani marszałek, panie ministrze, wysoki Sejmie. To, co wierzę, łączy nas na tej sali, to wola godnego uczczenia, godnego uhonorowania tego szczególnego dla nas wszystkich Polaków miejsca, symbolu polskiego oporu przeciwko najeźdźcy niemieckiemu. W tym momencie proszę państwa o taką refleksję. Czyż nie jest właściwym, żeby to miejsce zostało zagospodarowane, zostało uczczone przez Muzeum II Wojny Światowej, które znajduje się przecież niespełna 3 km od tego, od Westerplatte. Czyż nie jest właściwe, żeby zajęła się tym placówka, która tematycznie jest związana z tym miejscem? I wreszcie ostatni argument. Pamiętajcie państwo, że to nie jest własność wyłącznie samorządu, bo ten Westerplatte jest symbolem całej Polski, a przypomnę tylko, że przed wojną ten teren był własnością państwa polskiego i to w taki mądry sposób przejęty został przez państwo polskie, więc proszę o taką refleksję.